kiedy patrzymy w niebo, zastanawiamy się, czy coś tam jeszcze jest i czy jesteśmy tam sami. Jestem fizykiem w projekcie GLOWS, który jest częścią misji kosmicznej IMAP, robioną przez NASA. Praca astrofizyka polega na tworzeniu różnego rodzaju oprogramowania. Wygląda lekko pikselowo, dlatego że to są zliczenia akurat tutaj atomów neutralnych. Na podstawie czegoś takiego analizujemy, co się dzieje w przestrzeni międzygwiazdowej. Kilka lat temu odkryto taką bardzo ciekawą wstęgę naokoło Słońca, której nie było widać do tej pory. No i teraz mamy nadzieję zbadać ją trochę dokładniej, mając lepsze przyrządy, lepsze oprogramowanie. Możemy dowiedzieć się tego, co właściwie znajduje się w okolicy Słońca i bardziej zrozumieć procesy powstawania wiatru słonecznego. A jeżeli wiemy, co się dzieje w centrum naszego układu, no to możemy na zasadzie skojarzenia porównać to z innymi układami. Możemy bardziej wiedzieć, czego szukamy. Pracuję także w firmie Creotech Instruments jako inżynier od układów sterowania do satelit i teraz zajęłam się też planowaniem misji kosmicznych. Wszystko brzmi bardzo fajnie. Praca z NASA, praca w Centrum Badań Kosmicznych, praca nad polskimi satelitami w Creotechu, ale tak naprawdę wszystko skupia się na tym samym, na lepszym zrozumieniu tego, co się dzieje w kosmosie, lepszym zrozumieniem tego, co się dzieje na Ziemi z perspektywy odległości. W jakiś pośredni sposób przyczyniamy się do tego, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Choć Czani bierze udział ze mną we wszystkich wykładach, na studiach i w pracy. Podczas pandemii był taki moment, że wykładowcy wpisywali ją na listę obecności i wyczytywali. Zawsze była. Nie? Staram się zwiększać świadomość ludzi na temat zwierząt i może trochę zwiększyć ich wrażliwość. W moim zawodzie pracuje więcej kobiet niż się wydaje. Za wieloma decyzjami stoją kobiety. Nie zawsze może są na stanowisku, które jest najbardziej medialne. Eagle-Eye, polski mikrosatelita. Cała filozofia polega na tym, że kiedy na przykład mamy satelitę i chcemy obserwować Szczecin codziennie o godzinie 16, to musimy, kiedy wiemy już, że zbliża się do odpowiedniego momentu, kazać jej skorygować się tak, żebyśmy akurat ujęli Szczecin akurat o tej godzinie. Chcemy, żeby Polska była trochę bardziej istotna w przemyśle kosmicznym, bo jest, a ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jak odkryto gwiazdy neutronowe i myślano, że odkryto cywilizację pozaziemską, bo dostawaliśmy okresowe pulsy, może teraz też spojrzymy i coś ciekawego odkryjemy i kto wie, może to będzie o krok bliżej do tego, żeby dowiedzieć się, że w sumie nie jesteśmy sami we wszechświecie.